Okay, since there are no more people joining. Dobrze, jako że nie mamy już więcej osób w poczekalni, być może dołączą oni do nas później. Niniejszym serdecznie witam wszystkich na jednym z wykładów w serii wykładów, który przypada na 50-lecie Instytutu Lingwistyki Stosowanej. I jest to dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność powitać naszą dzisiejszą mówczynię, profesor Elisabeth Tiselius ze Szwecji, z Uniwersytetu Sztokholmskiego. Teraz zostanie przedstawiona formalnie przez moją koleżankę Agnieszkę Piątek. Teraz poproszę wszystkich o wyłączenie kamer, ponieważ ta prezentacja jest tłumaczona zarówno na język polski, jak i również na język polski migowy. I jak Państwo widzą, to tłumaczenie się teraz dokonuje. A więc Agnieszka, proszę, przedstaw naszego dzisiejszego gościa. En av de 10 som markerar vår institutionens stora jubileum, 50 års jubileum. Och jag har den stora äran att välkomna professor Elisabeth Tiselius, vår fantastiska föreläsare idag. Hej Elisabeth! Hej, tack så mycket och vilken fin introduktion. Tackar! We'll switch to English now. Przejdziemy już na język angielski. Pozwoliłam sobie na krótkie przedstawienie naszego dzisiejszego gościa w języku szwedzkim. Pani profesor Tiselius dzisiaj przedstawi nam fascynujący temat. Będzie mówiła o procesach poznawczych, które mają miejsce podczas tłumaczenia. Profesor Tiselius jest znanym wykładowcą, profesjonalistką oraz badaczką. Jest profesjonalną tłumaczką, która ma akredytację w Parlamencie Europejskim. Ma również odpowiednie akredytacje szwedzkich instytutów tłumaczeniowych. Jest akredytowaną tłumaczką również w instytucjach europejskich. Ma między innymi języki w swoich, takie języki jak francuski, angielski czy szwedzki. Jest również profesorem na Uniwersytecie Sztokholmskim. Pracuje również na instytucie związanym z lingwistyką i przekładem. Interesuje się głównie procesami poznawczymi w tłumaczeniu ustnym i właśnie w tym obszarze opublikowała mnóstwo artykułów, publikacji, gdzie bada przede wszystkim praktyczne aspekty tłumaczenia, a te dotyczą kompetencji międzynarodowych, dokładności w tłumaczeniu, jak i również doświadczenia i ekspertyzy w tłumaczeniu. Jeszcze niedawno współredagowała publikację w wydawnictwie Routledge. Był to podręcznik związany z tłumaczeniem konferencyjnym. Jest aktywna w 4 trwających projektach. Wspomnę kilka z nich. Pierwszy z nich jest związany z dzisiejszym wykładem. Nazywa się Niewidzialny proces, poznanie i pamięć robocza w tłumaczeniu dialogowym. Jeszcze jeden projekt badawczy nazywa się DPICT, który jest bardzo interesujący dla zespołu tłumaczy języka migowego, ponieważ dotyczy właśnie języka migowego jako siły napędowej promującego inkluzywność, komunikację i tłumaczenie. One fascinating area
Jeszcze jeden bardzo ważny projekt i interesujący obszar badawczy dotyczy dzieci, które stanowią istotny element komunikacji w rodzinie. Dzieci, dzięki którym rodziny lepiej się komunikują. No i na koniec kolejny bardzo ważny element, mianowicie profesor Fizelius jest znaną wykładowczynią na licznych uniwersytetach. Gdzie nadzoruje między innymi redagowanie testów, również ma duży wkład w nauczanie młodych adeptów tłumaczenia. I tak po krótkim przedstawieniu poproszę panią Tiselius o przedstawienie dzisiejszego wykładu. Bardzo dziękuję za to wspaniałe wprowadzenie, w szczególności w języku szwedzkim. Wszyscy Państwo, którzy teraz wysłuchali, czym się zajmuję i czym się zajmowałam, chciałabym podkreślić, że to wszystko miało miejsce na dużej przestrzeni czasu i współpracowałam wtedy z dużą liczbą różnych osób. Mój dzień ma również tylko 24 godziny, także krok po kroku można osiągnąć wiele. Nie widzą Państwo jeszcze mojego ekranu. Otworzyłam PowerPointa, ale jeszcze nie wyświetliłam mojego ekranu. Już teraz Państwo go widzą. Powinni Państwo widzieć teraz prezentację. Zanim zacznę, chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie. Bardzo cieszę się z tego, że spotykamy się w trybie zdalnym, bo w innym przypadku nie mogłabym Państwa odwiedzić. Być może słuchali Państwo mojego wykładu z 2019 roku i jeżeli tak, to może okazać się, że część treści się powtarza, ale mam nadzieję, że znajdą tu Państwo również coś nowego. W ostatnim czasie uczestniczyłam w bardzo dużym projekcie badawczym o procesach kognitywnych w czasie tłumaczenia ustnego. Trwa on już od 5 lat. Doktoranci wkrótce zakończą swoje prace nad tym projektem, nad doktoratem i przedstawię Państwu efekty tego projektu badawczego. Polski był jednym z języków osób badanych, którymi zajmowaliśmy się w tym badaniu. Dziś będziemy mówić o tłumaczeniu dialogowym. To typ tłumaczenia, który polega na przekładzie konsekutywnym bardzo krótkich fragmentów wypowiedzi. Często nazywa się go na przykład tłumaczeniem środowiskowym. Chociaż tłumaczenie środowiskowe może polegać również na tłumaczeniu konsekutywnym dłuższych fragmentów wypowiedzi lub tak zwanym tłumaczeniu szeptanym. Dlatego dzisiaj chciałabym podkreślić, że skupimy się na tym tłumaczeniu dialogowym, na krótkim tłumaczeniu konsekutywnym. Co tutaj widzimy? Spotykają się dwie osoby, a pomiędzy nimi pośredniczy tłumacz. Podczas moich wykładów zawsze powołuję się na ten cytat z Hackera, który powołuje się tutaj na Kadego. Ważne jest, żeby zacząć od tego, czym jest takie tłumaczenie. Jest to forma tłumaczenia, w której pierwsze i ostatnie oddanie wypowiedzi w innym języku powstaje na podstawie jednorazowej prezentacji wypowiedzi w języku źródłowym.
to jest ta istota tłumaczenia ustnego. Natomiast w przypadku tłumaczenia dialogowego musimy dokonać pewnych adaptacji tej definicji. Musimy zwrócić uwagę na to, w jakim kontekście odbywa się tłumaczenie, a tłumaczenie dialogowe odbywa się w takim kontekście, że wypowiedzi są bardzo krótkie. Tłumacze konsekutywni często mają do czynienia z tłumaczeniem wypowiedzi długich monologów. Natomiast w tym wypadku wypowiedzi są bardzo krótkie. Zwykle występuje dwóch lub więcej uczestników sytuacji komunikacyjnej, a tłumacz zawsze pracuje w obu kierunkach. Bardzo często z takim tłumaczeniem mamy do czynienia na przykład podczas wizyt lekarskich, w kontekście medycznym, podczas rozmów o pracę. Mogą pojawić się pewne elementy symultaniczne. Dotyczy to zwłaszcza języków migowych, dlatego że w językach migowych bardzo rzadko dzieje się tak, że mówca zatrzymuje się i następuje czas na tłumaczenie. Natomiast w przypadku tłumaczy języków fonicznych mówca zatrzymuje się i następuje ten czas na wypowiedź tłumacza. W pewnych wypadkach sekwencja zabierania głosu może tak przebiegać, że tłumacz zdecyduje, że korzystnym będzie w pewnym momencie nałożenie się wypowiedzi dwóch osób. Często bada się tłumaczenie dialogowe z wykorzystaniem analizy konwersacyjnej. Często nagrywa się zdarzenie tłumaczone i później analizuje się je metodami analizy konwersacyjnej. Cechą tłumaczenia dialogowego jest to, że wypowiedzi tłumacza są tekstem docelowym poprzedniej wypowiedzi i punktem wyjścia dla następnej wypowiedzi. A zatem to, co mówi tłumacz, jest tekstem docelowym, czyli tłumaczeniem tego, co przed chwilą zostało powiedziane, ale odpowiedź drugiej strony nie jest właściwie odpowiedzią na to, co powiedziała pierwsza osoba, ale odpowiedzią na to, co powiedział tłumacz. A zatem wypowiedź tłumacza jest tutaj punktem wyjścia. Tłumacz jest centrum interakcji pomiędzy uczestnikami rozmowy. Choć istnieją duże różnice pomiędzy tłumaczeniem dialogowym na żywo, w miejscu zdarzenia, jak i zdalnym, to powiedziałabym, że istnieje tutaj taka duża fizyczna bliskość pomiędzy uczestnikami zdarzenia. I ten tłumacz jest centrum interakcji, niezależnie od szerszego kontekstu. Tłumacz musi również monitorować swoje własne rozumienie i swoje wypowiedzi, tak jak w każdym typie tłumaczenia ustnego, ale musi też monitorować rozumienie dialogu przez uczestników rozmowy i ich uczestnictwo w tym dialogu. Tłumacz ma aktywną rolę w sterowaniu sekwencją zabierania głosu. Driving the conversation forward.
Może wydawać się, że główni uczestnicy konwersacji to ci, którzy sprawiają, że idzie ona naprzód. Ale jak się okazuje, to tłumacz ma tutaj bardzo dużą rolę w sterowaniu tą sekwencją wypowiedzi, z tym zabieraniem głosu przez poszczególne osoby, nawet nie przerywając im, ale używając bardzo drobnych sygnałów pokazujących, że teraz powinna nastąpić zmiana mówcy. Jak już wspomniałam, ponieważ wypowiedzi tłumacza pojawiają się zarówno w jednym, jak i drugim języku rozmowy, tłumacz musi mierzyć się z tym, że występuje pewna nierówność pomiędzy jego znajomością jednego i drugiego języka. Oczywiście w idealnym świecie tłumacz miałby dokładnie identyczną, doskonałą znajomość obu języków lub byłby to jego język ojczysty, albo język na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jednak często zdarza się, że tłumacze nauczyli się jakiegoś języka w wieku dorosłym, nie jako dzieci, dlatego może zdarzyć się ta asymetria, nierówność pomiędzy poziomem znajomości dwóch języków. A to może mieć wpływ na procesy poznawcze tłumacza w czasie tłumaczenia. Zaczynając ten projekt badawczy, stworzyliśmy ten graf i wciąż sądzę, że jest to dobre przedstawienie tego, z czego składa się proces tłumaczenia. Co takiego właściwie tłumacz musi umieć, jakie mieć poszczególne umiejętności, by móc stworzyć takie tłumaczenie. Skorzystaliśmy z literatury, dlatego że mamy dużo takiej literatury mówiącej o tym, jakie umiejętności musi posiąść tłumacz, by umieć tłumaczyć. I nie ma to nic wspólnego z istotą procesu tłumaczenia, dlatego że możemy się zgodzić, że wszystkie te niezbędne umiejętności są czymś, co można zdobyć, czego można się nauczyć, a jednak nie tłumaczyć. Jednak jeżeli nie zdobędzie się w wystarczającym, bardzo wysokim stopniu tych umiejętności, to proces tłumaczenia na tym z pewnością ucierpi. A te umiejętności to słuchanie, rozumienie, pamięć, notowanie, wystąpienia publiczne, produkcja wypowiedzi, transfer na dwa języki, czasem jednoczesny, zarządzanie interakcją, w tym zwracanie się do uczestników, zarządzanie zdolnościami uwagi, komunikacja niewerbalna, monitorowanie rozumienia i produkcji oraz rozwiązywanie problemów. Ważna jest tutaj również wiedza językowa, a także wiedza ogólna i szczegółowa wiedza dotycząca jakiegoś tematu. Wiedza może, ale nie musi ułatwić tłumaczenia, ale z pewnością zgodzimy się, że nie mając tej wiedzy, tłumacz będzie musiał skupiać się znacznie mocniej i na tym może ucierpieć jego tłumaczenie. A zatem to wszystko ma wpływ na proces tłumaczenia. Być może wiemy, jak duży ten wpływ ma, częściowo tego nie wiemy, ale z pewnością ma to jakiś wpływ i tym zajmowaliśmy się w naszym projekcie. Kolejna istotna część
która ma wpływ na tłumaczenia dialogowe, to zabieranie głosu i koordynacja. Już wspomniałam o tym elemencie. Zabieranie głosu to sekwencja rozmowy, w której jeden z mówców ma prawo do słowa. Pojawiają się tu takie pytania, kto mówi kiedy i kto o tym decyduje. Jest to wszystko zakorzenione w wspólnych normach i pojawiają się pewne różnice, na przykład różnice językowe, kulturowe, związane z płcią. Straciłem wątek. Jeszcze chwilkę. To pojawiało się już w badaniach na ten temat. To znaczy, że koordynacja zabierania głosu w rozmowie jest kluczowa w tłumaczeniu dialogowym. Mówi się o tym, że pojawiają się nawet takie twierdzenia, że jest to kluczowa sprawa w tłumaczeniach dialogowych. Może nam się wydawać, że to właśnie uczestnicy rozmowy koordynują rozmowę, jednak tak naprawdę to właśnie tłumacz odgrywa tę rolę, to on zarządza rozmową, to on jest jej koordynatorem. I pojawia się mnóstwo założeń na temat tłumaczenia dialogowego. Na przykład takie, że są pewne podstawowe uwarunkowania. To, że musi być to trzyosobowy, przynajmniej trzyosobowy dialog, że musi być bezpośredni feedback dla tłumacza oraz również, że są pewne czynniki, które przekładają się na większe obciążenie poznawcze. Więc fakt, że tłumacz jest w zamkniętym kole uczestników i uczestniczy bardzo w tej rozmowie, zwraca uwagę na to, w jaki sposób uczestniczą rozmówcy. A to wszystko ma wpływ na obciążenie kognitywne. Powiedziawszy to wszystko o tłumaczeniu, przejdę do procesów kognitywnych, do procesów poznawczych. I to będzie krótkie podsumowanie, że poznanie jest świadomą aktywnością intelektualną, taka jak na przykład myślenie czy rozumowanie. Zdaję sobie sprawę, że są pewne części procesów kognitywnych, które nie są świadome, ale musimy się skupić na tych świadomych częściach, szczególnie kiedy myślimy o tłumaczeniu. Oxford definiuje to również jako czynność umysłową lub proces zdobywania wiedzy i zrozumienia przez myśl, doświadczenie czy zmysły. Więc przez tworzenie założeń, przez to, co już wiemy, zyskujemy lepsze poznanie, a to przekłada się z kolei na lepsze tłumaczenie. I koniec, na koniec, procesy poznawcze. Po pierwsze, używamy wiedzy, którą mamy, by stworzyć nową wiedzę. W tłumaczeniu środowiskowym, jeśli połączymy tłumaczenie i procesy poznawcze, to wówczas tłumacz odbiera wypowiedź w jednym języku i oddaje ją w całości w innym języku. Pojawiają się wówczas następujące procesy: spostrzeganie, rozumienie, zapamiętywanie, przekazywanie i wytwarzanie wypowiedzi w innym języku. Oznacza to również, że tłumaczenie może być równoczesne lub następujące po sobie.
W praktyce możemy tłumaczenie wykonywać konsekutywnie lub symultanicznie. Te procesy oczywiście nie są nowe. Nie jestem pierwszą, która nazwała te procesy w tłumaczeniu. Wielu innych badaczy proponowało, mówiło o tych procesach w wcześniejszych publikacjach i na pewno są jeszcze inne procesy, o których wspominamy w badaniach, ale jestem pewna, że wszyscy tutaj się zgodzimy, że nawet jeśli nie jesteśmy w pełni zdefiniować tych procesów i nawet jeśli nie znamy ich wszystkich, to są one w pewien sposób intuicyjne. I wiemy, że te procesy są konieczne do tego, by tłumaczenie zaszło, na przykład w tłumaczeniu środowiskowym. By w ogóle takie procesy miały miejsce, musimy użyć naszej pamięci roboczej. Pamięć robocza tłumaczy służy temu, by monitorować różne procesy i je koordynować, czyli te procesy, o których wspomniałam przed chwilą. Ale również pamięć robocza służy temu, by rozwiązywać problemy. Jeżeli nie uda nam się wykonać dobrego tłumaczenia, napotykamy na jakiś problem, pamięć robocza służy nam temu, by dany problem szybko rozwiązać. Na przykład nie jesteśmy w stanie zrozumieć części wypowiedzi, czy zapomnieliśmy o słowie, czy na przykład w pewnym momencie tłumaczenie się załamuje, wówczas pamięć robocza powinna nam służyć. I oczywiście monitorowanie nie ogranicza się do własnych procesów, do samego tłumaczenia, ale również monitorujemy samych siebie. To również wskazuje na to, że są pewne ograniczenia poznawcze. Zwracamy na to uwagę, jak dużo jesteśmy w stanie zapamiętać w czasie tłumaczenia. Wspominałam również o monitorowaniu innych uczestników rozmowy, ich podejście do rozmowy, ale również ich rozumienie danej rozmowy. Jest pewna różnica między tłumaczeniem konsekutywnym i symultanicznym. Są pewne wyzwania w tłumaczeniu dialogowym, ale jednak tłumacz symultaniczny może cały czas odciążać swoją pamięć roboczą. Nie musi cały czas zachowywać wielu informacji w swojej pamięci, ponieważ cały czas tłumaczy, mówi niemal równolegle z mówcą. Natomiast w przypadku tłumaczy konsekutywnych, którzy muszą tłumaczyć dłuższe monologi, wówczas oni posługują się notatkami, by odciążyć swoją pamięć. Jednak jest pewna ilość informacji, z którą muszę się zmierzyć podczas tłumaczenia. Stąd bardzo zainteresował nas proces monitorowania. Wskazujemy na to, że monitorowanie, obserwowanie w samym sercu tłumaczenia i stąd chcieliśmy spojrzeć głębiej na ten problem. I oczywiście nie jestem samotna w tych badaniach. Pracowałam z innymi badaczami, jak na przykład pani Englund Dimitrowa. Razem przewodniczyliśmy temu projektowi badawczemu. Mamy również naszych doktorantów, którzy pomagają nam w tym projekcie. Stąd mamy w sumie 3 osoby pracujące przy tym projekcie. Jak już wspomniałam, pojawia się proces monitorowania, a to monitorowanie odnosi się do przeróżnych procesów własnych, jak i rzeczy związanych z terminami. Przepraszam za ten przeogromny slajd. Muszę postarać się wstawić tutaj jakąś lepszą ilustrację procesu monitorowania. Właśnie to stworzyliśmy, gdy
przyjrzeliśmy się bliżej procesowi monitorowania. Chcieliśmy sprawdzić, jakie typy procesów są monitorowane przez tłumacza w czasie tłumaczenia. I zidentyfikowaliśmy 6 takich podprocesów. Oczywiście może być ich więcej. 3 z wspomnianych procesów są ważniejsze, gdy tłumacz słucha, a pozostałe 3, gdy tłumacz mówi. Gdy tłumacz słucha, to monitoruje swoje własne rozumienie wypowiedzi, relacje tych wypowiedzi do wcześniejszej wypowiedzi tłumacza. A zatem, gdy ktoś mówi coś w odpowiedzi do drugiej strony, to tłumacz sprawdza, czy jego tłumaczenie zostało zrozumiane w taki sposób, w jaki powinno zostać zrozumiane. Tłumacz monitoruje również swoją własną pamięć i zdolność przetwarzania. Monitoruje, czy jest to już moment, by tłumacz zaczął mówić, czy ktoś mówi już zbyt długo i czy to pora, by tłumacz zabrał głos. Natomiast gdy tłumacz mówi, to monitoruje swoją własną wypowiedź w odniesieniu do tego, w jakim ona jest języku, a zatem czy to, co mówi w tym języku, ma sens. Monitoruje również relacje pomiędzy swoją własną wypowiedzią, a wcześniejszą wypowiedzią jednego z uczestników, a zatem nie wszystko, co mówi, musi być tłumaczeniem tego, co zostało powiedziane, ale generalnie monitoruje, czy to, co mówi, to rzeczywiście jest tłumaczeniem. Ponadto monitoruje także werbalne i niewerbalne reakcje uczestników spotkania. Gdy przyjrzeliśmy się tym wszystkim subprocesom poznawczym, sformułowaliśmy definicję monitorowania w kontekście tłumaczeń dialogowych. Monitorowanie to proces poznawczy, w ramach którego tłumacze obserwują, oceniają i ewentualnie podejmują działania naprawcze lub inne, jak na przykład prośba o wyjaśnienie, związane z przetwarzaniem poznawczym własnym i innych uczestników zdarzenia tłumaczeniowego. Chciałabym jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, zanim przejdę do procesu tłumaczenia. Jest to koncept zawodowego postrzegania siebie. To pokazuje, w jaki sposób monitorowanie może różnić się w zależności od tego, jak doświadczony jest tłumacz i jaką ma wiedzę. Ten sposób postrzegania siebie to sposób, w jaki myślimy o sobie. To jest ten kognitywny komponent siebie. Nie jest stała, to jest skumulowana średnia kolejnych wyobrażeń o sobie, to złożone, zorganizowany, dynamiczny zbiór wyobrażeń, wyuczonych przekonań i ocen o sobie. Tylko część tego całego zestawu jest aktywowana w danej sytuacji, ponieważ jest to duży zbiór przekonań i zawiera on wewnętrzne niespójności. A zatem ten aktywowany w danej sytuacji fragment tego konceptu będzie inny w przypadku tłumacza doświadczonego, który uczestniczył już w dużej liczbie spotkań medycznych,
będzie on czuł się w takiej sytuacji pewniej. I będzie mógł lepiej skupić się na tym, co rzeczywiście ma tłumaczyć. I przejdźmy wreszcie do procesu tłumaczenia. Nie jest to model idealny, ale chciałam tutaj wskazać procesy kognitywne w górnej części, postrzeganie, rozumienie, transferowanie, produkcja i koordynowanie. Wskazałam również na ten koncept zawodowego samopostrzegania, monitorowanie całego zdarzenia tłumaczonego, a także obciążenie kognitywne, czyli coś, co wpływa na nasze zdolności, nasze możliwości i zasoby kognitywne, co pozwala na wyprodukowanie dobrej jakościowo wypowiedzi, dobrego tłumaczenia. Natomiast czymś zewnętrznym, co można obserwować, jest to zdarzenie tłumaczone. Nasz projekt nazywał się Niewidzialny Proces i miał za zadanie badać procesy poznawcze i pamięć roboczą w tłumaczeniu dialogowym. Wiemy bardzo mało o tych procesach, dlatego projekt ten miał charakter eksploratywny. Z Birgitą Englund-Dimitrową współprowadziłyśmy ten projekt. Uczestniczyła w nim również doktorantka Aleksandra Adler. Nasz projekt został przedłużony do 2023 roku. I myślę, że zbliżamy się do znalezienia odpowiedzi na nasze pytania badawcze. Pytania badawcze dotyczące całego procesu dotyczyły tego, czy istnieją różnice w procesach poznawczych doświadczonych, profesjonalnych tłumaczy dialogowych, środowiskowych i studentów tłumaczeń ustnych, jeśli chodzi o te centralne funkcje wykonawcze, na przykład podział i przełączanie uwagi, odporność na zakłócenia. Badaliśmy te dwie grupy i sprawdzaliśmy, czy są jakieś różnice w pamięci roboczej tych dwóch grup. Interesowało nas również, czy istnieją różnice w tym, jak doświadczeni profesjonalni tłumacze środowiskowi i studenci tłumaczeń ustnych radzą sobie z obciążeniem poznawczym ogólnie i w zależności od tego, w którym kierunku tłumaczą. Badaliśmy, czy istnieją różnice, w jaki sposób poszczególne grupy tłumaczy radzą sobie z obciążeniem kognitywnym, wynikającym czy to z długich list specjalistycznej terminologii, czy to emocjami uczestników zdarzeń tłumaczonych. Interesowało nas również, czy monitorowanie, czy to nadzorowanie swojego procesu i całej sytuacji różni się pomiędzy doświadczonymi tłumaczami a studentami. A wreszcie chcieliśmy porównać nasze wyniki, zwłaszcza te dotyczące pamięci roboczej, z innymi wcześniejszymi badaniami. I porównać tu być może to tłumaczenie środowiskowe, dialogowe z tłumaczeniem symultanicznym. Nasi tłumacze pracowali głównie na tłumaczeniach dialogowych i te wyniki porównywaliśmy z wynikami tłumaczy pracujących w trybie symultanicznym.
Istnieje wiele takich badań dotyczących pamięci tłumaczy symultanicznych. Powstało bardzo, bardzo wiele publikacji na ten temat, ale bardzo mało takich publikacji dotyczyło tłumaczenia środowiskowego, tłumaczenia dialogowego, czy jakkolwiek byśmy to nazwali. A teraz nasze metody i dane. Więc użyliśmy kwestionariuszu informacyjnego, użyliśmy testu Diana. Nasze pytania dotyczyły przeróżnych obszarów, jak na przykład używanie języka, który język uważasz za swój najmocniejszy, który najbardziej lubisz tłumaczyć i tak dalej. Używaliśmy również testu Dialang. Nie wiem, czy Państwo znają ten test. Jest to urzędowy kwestionariusz, który dotyczy wielu kwestii, na przykład języków europejskich. Niestety nie dotyczy on języka polskiego, stąd nasi tłumacze języka polskiego nie mogli go wypełnić, jednak jest to test, w którym uczestnicy otrzymują ocenę swojego, znajomość swojego języka od A1 do C2. Z pewnością znają Państwo tę klasyfikację, która jest używana w całej Europie. I Dialang to test, który właśnie ma mierzyć znajomość języka wedle tej skali. Użyliśmy również testu Raven. Jest to test mierzący ogólną inteligencję. Użyliśmy również scenariuszowej gry fabularnej, gdzie również użyliśmy narzędzi okulograficznych. Użyliśmy również retrospekcji. Użyliśmy jeszcze innych testów IQ, których niestety nie mogliśmy jeszcze dokładnie przeanalizować. Użyliśmy również męski test, który został użyty na kolejnym etapie badania. No i oczywiście wiele testów pamięci roboczej. Z pewnością znają Państwo niektóre z tych testów, więc nie będę je szczegółowo omawiać. Jednak użyliśmy takich testów jak FUBAC, test rozpiętości liter, zakresu działania i jeszcze kilku innych. A teraz uczestnicy naszego badania. Tutaj mieliśmy albo tłumaczy niedoświadczonych, albo studentów. Mieliśmy studentów i tłumaczy z różnych środowisk związanych na przykład z wojskiem, z medycyną. I nie wszyscy studenci brali udział we wszystkich analizach, jednak zawsze mieliśmy kilka języków. Mieliśmy języki hiszpański, francuski i polski. Mieliśmy również tłumaczy doświadczonych, którzy mieli przynajmniej 5 lat doświadczenia. Ich było w sumie 7. Tam języki były te same, czyli francuski, hiszpański i język polski. I w naszej grupie dominowały kobiety. Mieliśmy dwóch mężczyzn wśród doświadczonych tłumaczy i trzech mężczyzn wśród niedoświadczonych tłumaczy. Później, w ramach jednego z naszych badań, wykonaliśmy wiele testów. To badanie miało zmierzyć znajomość języka, stąd wykonaliśmy test Dialang i porównywaliśmy go z wynikami kwestionariusza, w którym uczestnicy oceniali subiektywnie własną znajomość języka. Mieliśmy 5 studentów i 6 doświadczonych tłumaczy. I ciekawe było to, że była duża rozbieżność między kwestionariuszem a wynikami naszego testu. Wedle testu Dialang
Można było uznać, że wszyscy uczestnicy uważają język szwedzki jako swój najsilniejszy lub że ich języki są zrównoważone, jeśli chodzi o poziom języka. Powrócę jeszcze do wyników tego badania, jednak to ma pokazać, że bardzo trudno jest określić znajomość języka w danej grupie badawczej. Wpływ biegłości językowej. Również to było badane w naszym badaniu. Patrzyliśmy na dane pochodzące od tłumaczy języka szwedzkiego i hiszpańskiego. Analizowaliśmy dane od tłumaczy języka hiszpańskiego i szwedzkiego. Najpierw spojrzeliśmy na język, który oni uważają za swój najmocniejszy. I później rezultat tych badań pokazały nam, że zarówno niedoświadczenie, jak i doświadczenie tłumacze stosowali więcej strategii podczas tłumaczenia na swój słabszy język, to znaczy ten język, który uważali za słabszy. Ale tu jeszcze bardzo ciekawa uwaga, szczególnie dla tłumaczy doświadczonych. Tacy tłumacze doświadczeni rzadziej stosują strategię w ogóle. To zostało dowiedzone przez naszego studenta Thompsona i to również pokazało się w badaniu Aromiriwas i Vargas w 2017. Kolejne badanie, które wykonaliśmy w ramach tego projektu, to wzorce spojrzeń w tłumaczeniu dialogowym. Sądzę, że wspominałem o tym podczas mojego ostatniego wykładu w Warszawie. Jeśli tak, to mam nadzieję, że tym razem mój slajd jest nieco bardziej klarowny, ponieważ przypominam sobie, że poprzednim razem, kiedy to pokazywałam, to być może nie było takie jasne. Ale jeszcze raz. Analizowaliśmy wszystkich uczestników badania. Chcieliśmy spojrzeć na to, jakie spojrzenia wykonują podczas tłumaczenia, to znaczy, gdzie patrzą podczas tłumaczenia. Jak zmienia się to na podstawie języka? Jak zmienia się to, kiedy tłumaczą na swój język obcy, jak na przykład polski, francuski czy hiszpański? A kiedy patrzą, kiedy mówią, a kiedy słuchają, jak wtedy to się zmienia? I okazało się, że wzorzec spojrzenia zmieniał się w zależności od tego, czy mówiliśmy, czy tłumacze słuchali. Wpatrywanie się w mówcę było bardziej powszechne, kiedy tłumacze tłumaczyli na język klienta, więc kiedy tłumaczyli na język obcy, francuski czy hiszpański, wówczas bardziej intensywnie patrzyli się na klienta. Natomiast kiedy już tłumaczyli na ten język, kiedy już nie słuchali tego języka od swojego klienta, a kiedy tłumaczyli na niego, wówczas unikali bezpośredniego patrzenia się na klienta. A teraz dane statystycznie nieistotne, to znaczy doświadczeni uczestnicy bardziej odwracali wzrok we wszystkich warunkach. To oczywiście pokazuje nam to, że tłumacze doświadczeni nie musieli patrzeć się na rozmówców, by nadal mieć słowo w rozmowie, to znaczy by nadal skupiać uwagę. Natomiast niedoświadczeni tu uczestnicy bardziej wpatrywali się w twarz klienta. To również nie było istotne, to nie była istotna różnica między uczestnikami, ale to również może wskazywać na to, że tłumacze niedoświadczeni bardziej szukali feedbacku podczas tłumaczenia.
Patrzyliśmy również na to, jak zmieniało się zabieranie głosu podczas tłumaczenia, jak zachodziły zmiany, jak dużo trzeba zapamiętywać, by nie utracić informacji w czasie tłumaczenia. W tym badaniu spojrzeliśmy na 8 tłumaczy, 4 francuskich i 4 hiszpańskich. Mieliśmy 4 doświadczonych i 4 niedoświadczonych. Widzieliśmy następujące rezultaty. Doświadczeni tłumacze szybciej tłumaczyli skomplikowane fragmenty niż tłumacze niedoświadczeni. A skomplikowane fragmenty stanowiły właśnie te, gdzie dodaliśmy specjalnie jakieś trudne informacje. Były to sytuacje odgrywane, to znaczy przygotowywaliśmy te rozmowy. Takie trudne fragmenty mogły stanowić na przykład długie listy, czy wyrażanie skomplikowanych emocji, czy przeszkadzanie tłumaczowi, więc na pewno było to duże wyzwanie kognitywne podczas tłumaczenia. I fakt, że tłumacze doświadczeni szybciej tłumaczyli podczas tak skomplikowanych fragmentów, może wskazywać na to, że lepiej sobie radzą z tak trudnymi fragmentami. Podwójna sekwencja, czyli jest to coś zdefiniowane w ramach naszego projektu. Podwójna sekwencja to wypowiedź oryginalna plus wypowiedź tłumaczona. Nie dzielimy tych dwóch wypowiedzi. Liczymy czas od rozpoczęcia tekstu źródłowego i do zakończenia tłumaczenia. I to jest liczone jako jedna sekwencja. Podwójna sekwencja. I podwójne sekwencje miały tę samą długość. W niezależności od ilości, liczby skomplikowanych fragmentów. Więc nawet jeśli jesteście bardziej doświadczonym tłumaczem, łatwiej sobie poradzić z skomplikowanymi fragmentami, może nadal okazać się, że nie jesteście w stanie poradzić z większą ilością informacji, że nie jesteśmy w stanie więcej zapamiętać niż tłumacze niedoświadczeni. Nadal są pewne ograniczenia kognitywne. Widzieliśmy również, że doświadczeni tłumacze przekazują ich dokładniej niż niedoświadczeni. To również było istotne tylko częściowo, tylko było to widoczne w języku szwedzkim. Widzieliśmy również, że długość podwójnej sekwencji może wskazywać na pewne ograniczenie kognitywne. Wskazujemy, że takie ograniczenie może być podobne jak rozpiętość słuchowo-głosowa w tłumaczeniu symultanicznym. Spojrzeliśmy również na pamięć roboczą tłumaczy dialogowych. Tutaj mieliśmy niemal wszystkich uczestników. Mieliśmy 6 francuskich tłumaczy, 4 z językiem polskim i 5 z językiem hiszpańskim. Nie widzieliśmy żadnych istotnych różnic pomiędzy doświadczonymi i niedoświadczonymi tłumaczami dialogowymi w żadnym z zebranych danych testowych. We wszystkich tłumaczach, które przeprowadziliśmy, o których wspomniałam na tym wykładzie, dotyczyły one również pamięci roboczej, czyli te testy jak TÜBAK czy rozpiętości liter. We wszystkich tych testach nie widzieliśmy istotnej różnicy. Oznacza to, że teoretycznie nie widzieliśmy różnicy w pamięci roboczej tłumaczy doświadczonych i niedoświadczonych. To może mieć wiele powodów, wiele przyczyn. Tłumacze doświadczeni są starsi niż tłumacze niedoświadczeni.
moglibyśmy potrzebować większej liczby uczestników, by zobaczyć konkretne przyczyny tego zjawiska. Być może potrzebowaliśmy innych testów. Również porównujemy nasze dane z danymi Timarowy, która przeprowadziła mnóstwo badań wśród tłumaczy symultanicznych w instytucjach europejskich. Natomiast tłumacze profesjonalni dialogowi, którzy brali udział w naszym badaniu, nie wykazali szczególnych różnic. Nie było również szczególnych różnic dla ogólnej pamięci roboczej. To widzieliśmy w ramach testu Bourliet. Doszliśmy do wniosku, że być może jest jakieś ogólne ograniczenie pamięci roboczej wśród tłumaczy. I na pewnej płaszczyźnie tłumacze nie różnią się tak bardzo w zależności od doświadczenia. I tłumaczenie samo w sobie nie mogę dokończyć zdania. Tłumaczenie nie jest procesem jednakowym dla wszystkich. Zawsze ono różni się w zależności od osoby. Być może są widoczne jakieś różnice, jednak nie jest tak łatwo je zidentyfikować. Nie jest tak łatwo pokazać różnicę między pamięcią roboczą poszczególnych tłumaczy. Dobrze, przejdźmy wreszcie do wstępnych wniosków procesów dotyczących procesów poznawczych w tłumaczeniu dialogowym. Pokazaliśmy, że doświadczenie ma wpływ na poznanie, na procesy poznawcze tłumaczy. Poziom znajomości języka ma wpływ na obciążenie poznawcze. Płynność znajomości języka, ta faktyczna lub ta postrzegana przez tłumacza, może wpływać na proces tłumaczenia dialogowego. Obciążenie poznawcze może wpływać na ten proces, a pamięć robocza tłumacza wygląda w przypadku tłumaczeń dialogowych inaczej niż w przypadku tłumaczy symultanicznych. Możemy powiedzieć o wyzwaniach poznawczych w tłumaczeniach dialogowych, że asymetria w znajomości języków jest właśnie jednym z takich wyzwań. Podobnie tempo, terminologia, kompaktowość informacji, umiejętność radzenia sobie z emocjami i pojemność pamięci tłumaczeniowej. Chciałabym podziękować Państwu za wysłuchanie tych wyników. A na ostatnim slajdzie wyświetlę publikacje, które są efektem tego projektu.